Czołem, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kowalski. Cześć. Witam znanego youtubera, influencera, można powiedzieć już poważną, to już chyba nie jesteś tylko ty, to już jest cała ekipa. Podziwiam was z tego, że robicie live'y, no ja powiem, że sobie słucham zawsze na słuchawkach i to jest świetna robota. Powiedz, co robisz na rynku teraz, bo jesteś już długo, jesteś wytrawnym inwestorem. Widzę, że mówisz o realizacji zysków wtedy, kiedy wszyscy już się memcoinami interesują. Co teraz robisz, co robi Maciej, jakbyś o tym opowiedział? Przede wszystkim, myślę, to co jest ważne, to że ciągle mam dużo stablecoinów. To jest coś, co trzeba po prostu mieć, dlatego że cały czas na rynku mamy akcje, gdzie te stablecoiny można wykorzystać w dużej ilości, tak? Czy to na giełdach, czy jakaś sprzedaż, więc uważam, że... A jakie stablecoiny? Od razu byś powiedział, mnie to bardzo ciekawe. Jakie ja mam stablecoiny obecnie? No w sensie wiesz, bo Tether wszyscy się boją, już tak, jest ale masz jakieś rozłożone, czy raczej na rympa USD? Nie, u mnie jest dywersyfikacja, mam oczywiście Tethera, mam USDC, mam BUSD. Binance Coina to są takie trzy główne stablecoiny, natomiast rzeczywiście ja dużą częścią kapitału wychodzę do walut fiducjarnych, tak? Wiem, że mówi się, że trzeba portfel mieć cały w krypto, natomiast to jest chyba ta moja mocna strona, że bardzo łatwo jest światów do krypto zawsze wrócić, tak? Więc ja mam coś takiego, że jak czuję, że codziennie muszę sprawdzać portfel, że on jest za duży, ja zaczynam się bać, uspokajam głowę i kaszuję to do walut fiducjarnych, ale nie do polskiej złotówki, tak? Więc to też... A robisz takie coś jak rebalancing, czy raczej wchodzisz od razu do Tethera? Bo wiesz, bo niektórzy robią tak, że jakiś tam dany coin im wzrośnie, to oni od razu sprzedają go tego i trochę rebalansują, że tak powiem, wallet, żeby mieć tą równowagę gdzieś na 30-30-30 czy coś takiego. Tak, u mnie portfel jest podzielony. Większość idzie, tak jak mówię, do fiatów, a część zostawiam sobie w stablecoinach, 30-40% z każdej akcji, którą robię na rynku, tak? Mówiąc o stablecoinach, mam na myśli to, że rzeczywiście jeżeli popatrzymy na ostatnie gdzieś tam rzeczy, które dzieją się na giełdach scentralizowanych, to giełdy, duże giełdy, duże ceksy puszczają projekty i właśnie, żeby dopuścić ludzi do danej sprzedaży na launchpadzie czy na launchpoolu, to jest tak, że walczysz o tikety, wkładając jak największą ilość właśnie tutaj tych coinów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to przede wszystkim ja jestem wielkim fanem airdropów i wiem, że wiele ludzi mówi... jaki się teraz szykujesz? Gdzie się tam załadowałeś? No właśnie i teraz to jest taka rzecz, jesteśmy przede wszystkim po airdropie Arbitrum, tak? Aha. Więc pierwsza rzecz jest taka, słuchajcie, że odebrała to cała masa ludzi i to, co mnie najbardziej uderza dzisiaj w rynku, że ludzie sprzedają do byle czego właśnie te Arbitrum, a ja zawsze powtarzam, zanim kupisz jakiś token, to zastanów się, czy przypadkiem nie jest tak, że najlepsze pozycje masz już w portfelu. I teraz dla mnie airdrop Arbitrum był nie do ruszenia, tak? Ja odebrałem tam odpowiednią ilość, około 11 tysięcy tokenów, tak? Nie sprzedawałem, to w ogóle jechaliśmy na konferencję, więc nie było jak. Dziwne rzeczy się dzieją, że jest taki jakiś dziwny przypadek, że wszystko ważne się dzieje na konferencjach, tak? No, zaraz layer zero zaraz, mamy mieć. Zaraz no, layer zero, a dzisiaj jest neutron. No właśnie. No i teraz oczywiście patrząc gdzieś tam na tego dropa, ja przyjąłem bardzo krótką narrację. Uważam, że mamy osłabione ekosystemy, na przykład Solana, na przykład Kronosa i uważam, że potrzeba nam nowych, mocnych ekosystemów i uważam, że Arbitrum wypełni tą lukę, więc dla mnie nieposiadanie tokena Arbitrum, tego ekosystemu, albo sprzedanie dropa, bo oczywiście mam drugi koszyk, gdzie jest tak, jak piszę na Twitterze, kupuję, sprzedaję, uważam, że jest błędem. Natomiast ludzie odbierając airdropy, to jest dla nich taka łatwa droga do kasy i oni to rozwodnią, wiesz, oni to sprzedają i inwestują w 15 innych projektów po 15... Shitcoiny zazwyczaj, nie? Czy w shitcoiny po 15 dolarów, więc jeżeli chodzi o mnie, to tak, nie robię zakupów na razie na altcoinach, dlatego że mam pełny portfel, bardzo mocno działałem na Layer Zero, tak, także tutaj pilnuję Stargate'a, przede wszystkim pilnuję systematycznego głosowania, bo uważam, że rzeczywiście te osoby, które tylko wykręciły transakcje i widać, że to jest tylko zrobione parę transakcji i zostawiony portfel, mogą zostać w ogóle tutaj gdzieś tam... Myślisz, że to bardziej na wolumen będzie szło, tak? Że to będzie jednak... I systematyczność, tak? Systematyczność, tak? Zawsze pokazało, już Arbitrum pokazało. Ilość transakcji, wolumen i głosowanie, tak? I ja robię tak, że jak zamknę jeden ekosystem, czyli Layer Zero, to lecę dalej. Ja nie robię naraz 20 dropów, nie klepię naraz Starkneta, Arbitrum, czy tam Scrolla teraz, tylko tak. Zamykam pewne rozdziały. Uważam, że do końca roku zobaczymy dwa duże airdropy. Mam nadzieję, że Layer Zero już niedużo. Być może MetaMask, o którym się mówi. Być może z KYC, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie. A więc jestem mocno skupiony i też często powtarzam ludziom, że nieważne jaki masz portfel, musisz robić to, czego nie chce się inny. Musisz widzieć pewne rzeczy i to może być niesamowite paliwo do twojego portfela. Tak? Uwierz mi, że mam w społeczności ludzi, którzy mają naprawdę dużo większe portfele ode mnie i potrafią z airdropa odebrać po prostu kwoty kosmiczne. Więc warto tutaj działać. Natomiast
podcast. Oczywiście teraz ktoś powie, Maciek, ja mam 100 dolarów, 200 dolarów, jak ja mam zrobić wolumen na RC20, jeżeli drogi jest gaz. To wszystko jest tak, że każda udana akcja buduje twoją przyszłość na rynku krypto. I teraz, jeżeli ktoś odebrał Arbitrum i nie ma kapitału, sprzedaje 20% i robi kolejne airdropy. Jeżeli ktoś nie odebrał jeszcze nic, musi szukać więcej testnetów na przykład, tak? Scroll jest takim tematem, który jest na testnecie. Ja nie robię generalnie testnetów, prawie w ogóle, ale scrolla zrobiłem, tak? Widzę, że te duże konta, które ja obserwuję zagraniczne, które dobrze czuły wcześniejszy rynek, wcześniejsze airdropy, po prostu ten temat podają, więc ja od razu sobie to robię. I tutaj tak naprawdę Goreli, masz darmowego Ethera. Tak. I nawet go idzie kupić nawet, tak? Bo już są możliwości, że na Layer 0 można kupić. Tak, to co ja jeszcze robię, to wiem, że ludzie nie lubią weryfikacji, nie lubią KYC, ale jeżeli popatrzymy na duże giełdy, które wprowadziły te KYC, uważam, że bardzo dużo w hoście rozegra się na giełdach, na tokenach giełdowych i uważam, że projekty, które będą zdeterminowane na swoim produkcie, projekcie, nie będą szukać landpadów, nie będą szukać zewnętrznego marketingu, nie będą szukać nawet venturesów, tylko pójdą do dużego CEXa, tak, na przykład do Bybita czy do jakiejś innej giełdy i tam zrobią całą akcję, tak? I mieliśmy już takie potwierdzenia, więc dla mnie tokeny giełdowe to jest na pewno coś, co uzupełniam. Ostatnio wyrzuciłem, bo to jest też bardzo ważne, żeby wymieniać się tokeny, tak? Widziałem, że właśnie dosyć dużo wywaliłeś na że tak powiem, na rzecz MEXa. Bo widziałem, że właśnie też tak stawiasz. Ja też takiego beta stawiałem, że MEX jest bardzo mocno niedowartościowanym tokenem, pomimo tego, że jak dużo on tam zarobił na tych listowaniach shitcoin. Przecież tam miliardy dolarów obrotu na futuresach leciało. Ale tak? Zobacz, Kowalski, teraz jedną rzecz. Jeżeli mamy giełdę, która listuje praktycznie wszystko, która na futuresach zarabia niesamowite pieniądze i jednym z tych produktów giełdy jest własny token, który daje ci jako użytkownikowi pewne uprawnienia i wiesz, że oni zajmują się dystrybucją tego tokena, zabijanie swojego tokena to jest zabijanie biznesu. I teraz ja wychodzę z założenia, oni trzymają się pewnego wolumenu, jest skupowanie z rynku, jest spalanie i ja uważam, że to jest taka pozycja, która jest u mnie, być może powiem niepopularną rzecz, w tych bezpiecznych pozycjach, tak? Oczywiście, jeżeli giełda nie przetrwa, ja to traktuję, nie ma rozwoju giełdy, nie ma rozwoju biznesu, nie będzie rozwijał się to. Teraz tak, poczekaj, bo Kowalski by ci powiedział w ten sposób. Patrzę na wykres MEXa, ale on zrobił chyba razy 10, nie? No tak, ale jest takie podejście. Ale to, jak coś urosło, to nie kupuje. Nie? Nie czy masz takie podejście, czy już raczej go zignorowałeś, czy po prostu widzisz, że wiesz, bo ten token w BES-ie, można powiedzieć, w słabych czasach, on sobie radzi świetnie, tak? Zgadza się. Natomiast tu jest jedna rzecz. Ktoś mówi, ok, token ma dużą kapitalizację. To nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że MEX z góry określił, jaka ilość tokenów będzie na rynku. I teraz zobacz jedną rzecz. Oni mają dwa ważne produkty, to jest oczywiście Launchpad i Kickstarter. I teraz, jeżeli ty jesteś, ja jestem MEXem, a ty jesteś projektem. Ty do mnie przychodzisz i mówisz, panie Maćku, chciałbym się u was wylistować, nie? A ja mówię do ciebie tak. Ile, nie? I teraz tak. Projekty, które przychodzą do MEXa, płacą część w swoich tokenach i te tokeny trafiają na te dwie akcje dla użytkowników, a część płacą w stablecoinach, tak? I teraz, jeżeli liczba użytkowników MEXa będzie rosła, a oni nie będą wpuszczać więcej tokenów na rynek, to starczy jedna rzecz. Niech pojawi się w hoście 3-4-2 projekty, które zrobią razy 40 i wtedy ja ci będę sprzedawał swoje tokeny, bo ty będziesz chciał mieć dużo tych tokenów, żeby mieć dostęp do tych akcji, które oni robią, nie? Czyli rozwalasz mi trochę paradygmat mojej głowy, bo wiesz, kiedyś troszeczkę się podchodziło, ja bynajmniej podchodzę z takim bardzo analitycznym podejściem, wiesz, liczę tokeny, staram się to uzgodnić. No ale tutaj nie ma, tak ale dalej, wiesz, Kowalski... A potem mnie rozjeżdża, tak? No tak, tylko tu nie ma kto rzucać torem, no bo zobacz jedną rzecz, to jest ich biznes, nie? Venturesy nie zrzucają, tam nie ma nic takiego i teraz... Co innego, kiedy ty zarządzasz swoim biznesem, nie musiałeś pozyskiwać finansowania, tam było finansowanie, to nie jest tak, że to jest zero-jedynkowe, ale chodzi o to, że oni mogą zarządzać tym tokenem sami i oni nie muszą się bać, tak jak mieliśmy sytuację z Binance'em i z FTX-em, że przyjdzie CZ i powie, a ja w was zainwestowałem na początkowej fazie i rozwalam was, wyrzucam na rynek tyle i tyle tokenów. Natomiast trzeba też mówić o tym, że rzeczywiście giełdy będą walczyć o użytkownika, bo tych giełd jest dużo, giełdy muszą zarabiać, żyją z tradingu, i będzie coraz więcej tego typu akcji, nie? Ale mówię, popatrz na przykład na ostatnią akcję z SUI, tak? Jeżeli dobrze mówię, gdzie... No, to już dla mnie, znaczy osobiście dla mnie to było przerażające, tak, że większość użytkowników się godziła na to, żeby coś poświęcić dla KYC, jeszcze bez możliwości nagrody nawet, tak? Ale wiesz, co jest fajne? Jeszcze musisz zapłacić za token. Dla mnie... Ale ja o tym mówię rok albo i więcej, że tak dokładnie to się rozegra, że rzeczywiście to nie będzie zawsze tak, że będzie airdrop, tylko będą szły na tą giełdę scentralizowaną, oni dostają... Czyli... Zobacz, oni dostają bazę użytkowników, którzy są świadomi, mają KYC. Czyli dążysz do tego, chcesz mi uświadomić to,
że my, czyli jako ogólnie kryptowalutarze, wywodząc się z decentralizacji, pełnej wolności, transparentności projektów i tak dalej, dążymy jednak w stronę centralizacji. Jest to nieubłagalne, nieuchronne i tak użytkownicy kumulują się na Texas, chcą tam kupować, chcą mieć ich tokeny i ta nasza trochę wizja decentralizacji jednak się gdzieś tam... Odpowiem ci w to bardzo prosto. Jeżeli przyjdą nowi użytkownicy na rynek, uważasz, że będą kupować na DEX-ach, na jakichś DEX-ach na Arbitrum, na jakichś małych DEX-ach, czy przyjdzie gość na Binance'a i zobaczy, gdzie jest grzany rynek? Chciałbym się oszukiwać. No właśnie. Więc natomiast jedna rzecz, te drogi da się pogodzić. Jeżeli jesteś użytkownikiem, który godzi się na KYC, działasz sobie oczywiście na giełdzie scentralizowanej, ale ja też dużo działam na DEX-ach, tak? Szukam rzeczy na Arbitrum, wyszukuję tych nowe DEX-y, gdzie można wybrać płynność na początku, gdzie można jakieś rzeczy porobić, więc można działać tutaj jak najbardziej dwutorowo, tak? Ja na KYC się zgodziłem i ja zrobiłem KYC w sposób świadomy po prostu. Teraz tak? Mi tak padło podczas rozmowy, bo mówisz właśnie o tych DEX-ach, faktycznie tam jest największy kapitał i tam będzie przepływał największy kapitał. Ludzie będą się chcieli weryfikować i te tokeny będą rosnąć. Takie założenie. Ale jest jeszcze jedna część świata, która jednak z tego nie będzie korzystać, tak? Bo ze względów różnych nie będzie mieć dostępności. Na przykład Amerykanie stają się teraz ostatnio bardzo ciekawym kąskiem, bo projekty się boją i nawet airdropów dawać. Mówię, blacklistują po prostu USA, wszyscy się tam łączą VPN-ami. Być może, wiesz, Ameryka tak na sprawę będzie staje się takim ukrytym miastem i wszyscy będą musieli gdzieś uciekać po tych DEX-ach tam się kryć. No ale też weź pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli my mamy iść w kierunku adopcji, żeby tu nie wyszło, że ja tu bronię DEX-ów, jestem zwolennikiem KYC, tylko bardziej chodzi mi o to, że ja widzę pewne trendy. I teraz pamiętaj o tym, że tak naprawdę jeżeli mamy iść w kierunku masowej adopcji, to nowy użytkownik ma wchodzić w świat krypto nie tak jak my, okej? Okay? Nie tak jak my. Musi wchodzić w sposób prostszy, tak? I teraz tak jak mówię, jeżeli duże giełdy mają pieniądze na marketing, mają pewne rzeczy, no zobacz, jeżeli odezwie się do ciebie cię gość, świeżak, ty Kowalski, chcę kupić pierwszego Bitcoina. Gdzie go wyślesz? Na ulicę do jakiegoś cinkciarza. No właśnie, ale wiesz, ludzie chcą kupować... Nie, no wiem, ludzie no jest przerąbane. Ludzie chcą, tak, jest przerąbane, ludzie chcą kupować... Natomiast... Teściowy jeszcze, jakbyś tak powiedział, teściowy... Natomiast ja uważam, że żeby działać na DEX-ach, trzeba się przede wszystkim edukować. I teraz, jeżeli ktoś jest wyedukowany, widzi, że jest narracja, że idą drugie warstwy, tak? Że jest szansa tam ugrać pewne rzeczy w tym początkowym etapie, to ta osoba będzie sobie działać i sobie też tak jakby zarobi, tak? Zobacz, ja byłem przerażony w momencie, kiedy jeszcze nie mieliśmy airdropa Arbitrum, jakie tam projekty zbierały finansowanie, na Camelocie na przykład. Projekt, który ma obietnicę 14 milionów w BES-ie. 14 milionów albo 10, nie? I teraz ludzie mówią, ale dużo, a wpłacają, inwestują, nie? Więc trzeba wybrać swoją drogę, jeżeli ktoś, tak jak mówię, jest mega zwolennikiem decentralizacji, jest fundamentalistą, tak to nazwijmy, niech nie działa na giełdach centralizowanych. Niech nie kupuje Ledgera. Nie ciągnijmy tych DEX-ów, powiedz jeszcze ewentualnie, może mi jakoś poratujesz, że gdzieś ten duch jest decentralizacji jeszcze zostanie z nami. Co oprócz jeszcze jakiś, czy widzisz jeszcze jakiś trend? Nie wiem, no wiesz, narodziły się te różne trendy. Było AI, nie? Później było takie L2, można powiedzieć, taka trochę narracja i teraz były shitcoiny, nie? Zawsze przed tym okresem takiej szczytowej hossy gdzieś właśnie te trendy później gdzieś tam się ewoluują. Kurczę, ale o czym ja będę mówił na prelekcji, bo o tym miałem mówić, no ale dobra. No to tam tak będziesz mi... Wiesz co, przede wszystkim mam takie hasło, że trend to jest mój przyjaciel. Tylko, że ja patrzę na trend zupełnie inaczej i podam to na tym przykładzie, który podałeś, czyli na sztucznej inteligencji. No. W momencie, kiedy pojawiło się AI, kiedy rynek był rozgrzany i te projekty, które ja też kupowałem, robiłem publiczne portfolio, one robiły w tydzień, dwa, 500-600%. I teraz moje podejście tym się różni od większości inwestorów, że ja uważam, że rzeczywiście AI może być trendem w przyszłej hossie, może być, natomiast niekoniecznie z tymi projektami, które teraz dały zarobić. Dla mnie jako inwestora gwałtem byłoby wręcz na moim portfelu, żeby w momencie, kiedy rynek jest w trudnym miejscu, nie zrealizować tych zysków. I teraz ja uważam, że rynek będzie na razie charakteryzował się tym, że te trendy mogą być krótkoterminowe. I teraz ktoś powie do mnie, Maciek, to jest nieubłagane, mamy czat GPT, tak, to wszystko będzie rosło, a ja powiem, ale pojawią się nowe projekty, z nową narracją, z nowym marketingiem i teraz skąd wiesz, że te projekty, które ty kupiłeś półtora roku temu, gdzie jest masa hodlerów, nie zostaną wyparte przez inne, nie? Więc ja staram się rozgrywać trendy na dwóch koszykach. Pierwszy koszyk to jest koszyk długoterminowy, wrzucam nieduże kwoty od 300 do 700 dolarów, a drugi koszyk to jest dużo większy, to jest koszyk krótkoterminowy, gdzie po prostu cashuję to poziomami. Sprzedawałem AGX, Samuneta, wszystkie projekty, które miałem, cashowałem, ja już jestem po hoście, co ja mam powiedzieć? No tak, znaczy jakby nie patrzeć, jeżeli ktoś by powiedział, że jest BES-a, no to musiał, że tak powiem, jeszcze jakoś niedawno, 3-4 miesiące temu, jakbyś kogokolwiek na konferencji powiedział, że jest BES-a.
Tymczasem parę miesięcy później jest hossa, o czym ja cały czas mówię, że jest hossa, jak jest z dołka, to jest natomiast hossa, musimy być świadomi jednej rzeczy. Następna hossa to będzie cała fala niedoświadczonych ludzi, ludzi, którzy nie będą uczyć się fundamentów, ludzi, których nie interesuje halving, ludzi, których nie interesuje decentralizacja. Myślę, że będziemy mocno zaskoczeni w ogóle. To będą memcoiny, tiktokerzy, którzy wrzucą do swojego portfolio sponsorowane być może materiały i to jest przerażające, ale teraz jest jedno pytanie. Czy my jako doświadczeni inwestorzy mamy prawo na tym zarabiać? Pamiętajmy, czy to już jest hazard? Jest hazard. Absolutnie tak, natomiast każdy na tym rynku musi odrobić swoje lekcje i tak jak ja na pierwszej hoście wszystko straciłem, w drugiej zrobiłem jakieś wyniki, a ta ma być u mnie kosmiczna. Wiesz co chodzi? Taka, żebyśmy mogli już sobie też rozmawiać. Okej, to jest całkowicie inne podejście, także dzięki Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dużo się dowiedzieliśmy i myślę, że następnego razu, następnego spotkania. Super, a Tobie gratuluję jeszcze tych śniadań. Bo fajna rzecz, raz tylko byłem, jak było rozpegowanie USDC, bo miałem akurat nagrywać, ja byłem na wyjeździe, ale będę wpadał, wiem, że to nie sponsorowane, tylko twoje, także gratuluję.